proszę Państwa, protest rolników coraz bardziej się zaostrza. Na przejściu granicznym w Drohuszku wysypana została pszenica, a z ciężarówek, a na przejściu granicznym w Medyce została wysypana pszenica z wagonów kolejowych. No, tam pan wiceminister Kołodziejczak snuje się na tych przejściach granicznych, podobnie jak i sam minister rolnictwa, no ale oni, wiadomo, nic nie mogą zrobić. No i w związku z tym ci rolnicy są coraz bardziej zdesperowani. Czego się domagają? No dwóch rzeczy. Przede wszystkim zablokowania tego importu produktów rolniczych, bo nie tylko o zboże chodzi, tam czy kukurydzę, ale i inne rzeczy też. No i z Ukrainy, a poza tym wstrzymania Zielonego Ładu. No tutaj już muszę powiedzieć, że ten protest rolników przybiera rozmiary międzynarodowe, bo to w innych państwach też protestują. No a tu we Francji to nawet prezydent Macron tam ofuknął tych Ukraińców, że to oni tu w ogóle się tego takiego noża się nie spodziewali, że sam prezydent Macron się za swoimi rolnikami ujmie. No ale coś musi przecież robić. Nasi mężykowie stanu nabrali wody w usta poza jedną sprawą, bo tam nie wiadomo kto to wywiesił ruską flagę. Znaczy nawet nie ruską, tylko sowiecką flagę na traktorze. No i taki transparent skierowany do Putina, żeby zrobił z Ukrainą porządek. No to takiej zniewagi. Tutaj już nawet nie to, że pan ambasador Bazylii Zwarycz, który tam ofuknął zaraz, jak tylko w Drohuszku pszenica została wysypana, że ci rolnicy dopuścili się haniebnej zbrodni. No a potem jak w Medyce wysypali zboże z wagonów, no to wstyd i hańba, i tam kazał policji ścigać i tak dalej. No, policja na razie tak nie wie, co ma robić, bo nie ma żadnych rozkazów. Wiadomo, że waginet Donalda Tuska tutaj nic nie może, no ale trzeba przynajmniej jakoś reagować. Jedyna reakcja rządu Volksdeutsche Partei na te protesty rolników, jak do tej pory, to jest taka, że książę małżonek, jako minister spraw zagranicznych, bo on od Donalda Tuska dostał fuchę ministra spraw zagranicznych, pięknie wiąże krawaty i w ogóle, no to ofuknął tych rolników, że to kompromitacja i tak dalej. No jak za panią matką, skoro książę małżonek, minister spraw zagranicznych tak mówi, no to natychmiast się nożyce odezwały, i w postaci pani Elizy Dzwonkiewicz, konsula generalnego Rzeczypospolitej we Lwowie. No i pani Eliza, no jak książę małżonek tak z takiej rury tam ćwierka, no to pani Eliza się natychmiast dostroiła. No i tam, że co hańba i wstyd, że ona tutaj tego nie może, tu milczeć, musi zabrać głos. Krótko mówiąc, przeszła na stronę ukraińską, że tak powiem, z ciałem i duszą. No to w tej sytuacji prezydent Zełenski nie namyślał się ani chwili, tylko wezwał premiera Tuska i prezydenta Dudę, żeby się natychmiast stawili na granicy polsko-ukraińskiej. No i on też tam przyjedzie i powie im, jak ma być. Jak ma być? No i nie wiadomo, co tam Donald Tusk zrobi i pan prezydent Duda, bo to jeszcze przecież prezydent Zełenski to jest jedna rzecz, ale przecież oni mają wezwanie do Waszyngtonu do prezydenta Józia Bidena, który tam, skoro ich wezwał i to dwóch naraz na dywanik, no to znaczy, że ma jakiś pilny interes do nich. Jaki może mieć interes? No do Donalda Tuska to ma taki prawdopodobnie, nie wiem, bo
prezydent Joe Biden mi się nie zwierza, ale do Donalda Tuska to może mieć taki interes, że Donald Tusk tam pyskuje przeciwko centralnemu portowi komunikacyjnemu. No to prezydent Joe Biden może mu powiedzieć, wiecie, rozumiecie, Tusk, wy nie pyskujcie przeciwko centralnemu portowi komunikacyjnemu, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa. No a do prezydenta Dudy, no to co? Może powiedzieć jemu tak, słuchajcie, wiecie, rozumiecie, Duda, wy tam coś mówiliście o Unii z Ukrainą, no to na co czekacie? Zawierajcie tę Unię z Ukrainą. Dlaczego prezydentowi Józiowi Bidenowi by na tym zależało? No dlatego, że ukraińskie mięsko armatnie powoli się kończy. W związku z tym trzeba by świeżutkie polskie mięsko armatnie wykorzystać w wojnie z Rosją. I to w dodatku w taki sposób, żeby to nie rodziło żadnych zobowiązań ani dla naszego najważniejszego sojusznika, ani dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego właśnie nasz najważniejszy sojusznik i Niemcy, drugi nasz sojusznik, popychają nas w tym kierunku. To pokażcie miesiąc Putinowi i tak dalej. No i tu żałoba po Nawalnym, jasne, już nikt tam nie pamięta, że on mógłby się okazać jeszcze gorszym od Putina, no ale to jak tu ktoś przeciwko Putinowi, to już jest nasz druh serdeczny, nasza duszeńka i tak dalej, no i pan Nawalny też. Proszę Państwa, no ale pan prezydent Duda tutaj się nasrożył się w swoim czasie, tam odgrażał się, że nie będzie podpisywał żadnej ustawy uchwalonej przez Sejm w nieobecności panów Kamińskiego i Wąsika. No ale jak chodziło o przedłużenie do czerwca socjalu dla ukraińskich uchodźców w Polsce, to podpisał w podskokach podpisał tę ustawę. Widać wyraźnie, że pan prezydent też wie, co tam tutaj, że tutaj by nikt mu nie wybaczył takiej tej, że nie jest sługą narodu ukraińskiego. Natychmiast by go tam wzięto do niewoli, nie do niewoli, tylko na dywanik i tam ktoś starszy i mądrzejszy bym powiedział, oj wy Duda, niedobrze, wy tu widocznie zapominacie o swoich obowiązkach wobec narodu ukraińskiego. No więc pan prezydent, jak my to wiemy, to pan prezydent tym bardziej takie rzeczy wie. No ale inne ustawy tam skierował do Trybunału Konstytucyjnego, między innymi ustawę budżetową. No zobaczymy, co to będzie. A tymczasem pan minister Bodnar przygotował jakieś takie projekty, które mają tutaj przywrócić praworządność, ostateczne rozwiązanie kwestii praworządności w Polsce. No i gdzie pojechał, żeby to zatwierdzić, te projekty? Do pani Wery Jurowej, do Brukseli. No bo to jak pani Wera Jurowa nie zatwierdzi tych projektów albo będzie tam kręciła na nie nosem, no to nic nie pomoże. Jakby nawet Sejm to uchwalił, a prezydent Duda podpisał, a nawet Trybunał Konstytucyjny to zatwierdził, że jest zgodne z Konstytucją i w ogóle wszystkimi zasadami, a pani Jurowa nie, no to przecież nic by nie było. No to widać wyraźnie, gdzie bije, że tak powiem, gdzie się znajduje punkt centralny, punkt ciężkości władzy, że nie w Warszawie, tylko w Brukseli. No i dlatego właśnie pan minister Bodnar pojechał do Wery Jurowej, żeby się zapytać, co można tu zrobić, a czego nie. No i pani Wera podobno była zadowolona, że to jeszcze tam miała zastrzeżenia, jeszcze nie wszystko jej się podobało, ale generalnie pochwaliła pana Bodnara. No, powiedziała, wiecie, Bodnar, maładiec, rad starać się, prawda, i tak dalej. No więc pan minister Bodnar wrócił do Warszawy, jakby go kto na 100 koni wsadził. No i tutaj na początek taką ustawę proponuje, żeby tych 15 sędziów z Krajowej Rady Sądownictwa wysiudać.
No i żeby na miejsce tych 15 neosędziów tak zwanych wprowadzić swoich fagasów, tych wskazanych przez stare Kiejkuty. No a jak już tu ostateczne rozwiązanie kwestii przywracania praworządności tu nastąpi, no to wtedy się wszyscy zabiorą za tych przeciwników politycznych z PiS-u, wtedy tu i tam nie tylko z PiS-u, tylko ze wszystkich innych ugrupowań. No i tutaj prokuratorzy ci to nowi też tam swoich fagasów pan minister Bodnar do prokuratury wsadza, no i sędziów powsadza swoich, takich, którzy tam będą się słuchać starych Kiejkutów, no i oni zrobią porządek tutaj ze wszystkimi, dokonają kuracji przeczyszczającej w obszarze całego państwa. Tak jak to było za Stalina, tutaj doły z wapnem się zapełnią, no ale praworządność zostanie przywrócona. Proszę Państwa, tu ja skoro już o tym mówimy, to nie obywa się bez takiego niezamierzonego efektu komicznego. Otóż, jak Państwo wiecie, działa bardzo energicznie Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. No i tam, to jasne, tam lista tych podsłuchiwanych coraz bardziej się wydłuża. Widać wyraźnie, że ci nowo mianowani przywódcy bezpieczniackich watach nie są niewdzięcznikami, przeciwnie, starają się odwdzięczyć za nominację, no i zachowują się jak świadkowie koronni. A jak się zachowują świadkowie koronni? No jak się należy. Na każdy obstalunek tam zeznają jak trzeba. No a tu jeszcze nie tylko zeznają, bezpieczniackie watachy jak trzeba, to preparują dowody jak najbardziej. Widać, że zbliża się etap surowości, no i wtedy, ale nie o tym chciałem mówić, proszę Państwa, bo co się okazało? Co się okazało, że zezwolenie na zastosowanie Pegasusa wydał prawdopodobnie męczennik walki o praworządność w Polsce, pan sędzia Igor Tuleja. Pan sędzia Igor Tuleja przez całe lata reżimu tu Jarosława Kaczyńskiego stał na czele orszaku męczenników, białego orszaku męczenników za praworządność, a tu się okazuje, że to on tutaj ten, o, to widać, że kto z czym skorupka za młodu nasiąknie, to na starość trąci. Tam pan Igor Tuleja to tam zdążył nasiąknąć w dzieciństwie nawet rozmaitymi miazmatami, więc nic dziwnego, że jak trzeba było tutaj zezwolić na stosowanie Pegasusa, to do kogo się zwrócono? Do pana sędziego oczywiście, to jasne. No i teraz, ale widocznie jak pan sędzia Tuleja najpierw się przyznał bez bicia, że to on, ale potem widocznie przyszedł do niego ktoś starszy i mądrzejszy i powiedział, no co wy Tuleja, wiecie, rozumiecie, wy to nie bądźcie tacy pełnomocni. O tym, kto wydał zezwolenie na stosowanie Pegasusa, to my powiemy, a nie wy. Więc pan sędzia od razu tam rura mu zmiękła i powiedział, że no to może i on, ale może to nie on, nie jest do końca pewny. Proszę Państwa, nie wierzę w to, bo jak ktoś podejmuje takie decyzje, to o takich decyzjach to się pamięta do końca życia. To tak jak koleżanka Niezabitowska napisała tam w takim artykule Rzeczypospolitej Prawdy jak chleba, no to napisała, że była gdzieś 14 czy 16 grudnia 1981 roku, a więc w początkach stanu wojennego w tym na Rakowieckiej i tam o 3 nad ranem podpisała jakiś papier, ale nie pamięta jaki to. Otóż od razu się zorientowałem, że nie mówi
wprawdy koleżanka Niezabitowska, bo jak się o 3 nad ranem na Rakowieckiej podpisuje jakiś papier, to się to pamięta do śmierci. No i co tak z panem sędzią Tuleją też jest podobnie. Nie wiem, co teraz komisja zrobi, bo no jakże tutaj wzywać pana sędziego, który jest męczennikiem za praworządności w Polsce, na dywanik przed Sejmową Komisją Śledczą. No ale coś widać, że tutaj zaczyna się ta cała konstrukcja sypać. Nie ma rady, trzeba będzie przyspieszyć kurację przeczyszczającą w prokuraturze i niezawisłych sądach, żeby od razu można było sypać piękne wyroki, no i cieszyć się z przywracania praworządności.